jest on porównywalny budżet do zrealizowanego budżetu w roku 2015. Planowany deficyt na rok 2016 w wysokości 527 381 zł będzie pokryty wolnymi środkami dla ubiegłych. Zaplanowano w budżecie zaplanowane inwestycje w dwóch działach. Pierwsze to jest transport i łączność dział, a drugie to w oświacie. Wysokość wydatków na inwestycje znajduje się w kwocie 19 978 516 zł. To stanowi 28% całego budżetu. Na wydatki majątkowe przewidziano też po stronie 28% całego budżetu. Są to inwestycje przeważnie drogowe. I tak, ujęty, te inwestycje drogowe są inwestycjami jednorocznymi, dlatego nie są ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Jest to przebudowa drogi Guźnica Sieciarni-Silna na długości ponad 10 km o wartości kosztorysowej 6 milionów złotych. Przebudowa drogi Kamionka Stare Szklesie Wolnicze od Sokołda na długości 12 km o wartości też kosztorysowej 6 milionów złotych. Obie te drogi mają być wykonane w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Partnerami projektu jest Skarb Państwa oraz poszczególne samorządy gminne. Trzecią inwestycją drogową jest to przebudowa mostu przez rzekę Sokołda w miejscowości Wyczkowa Hać wraz z drogami dojazdowymi na długości 5,7 km, która ma być zrealizowana w ramach 10% rezerwy subwencji ogólnej przy wsparciu finansowym także gminy. Tutaj gminy to oczywiście Sokółka. Największym działem wydatkowym jest oświata i wychowawcza oraz edukacja i opieka wychowawcza. Jest to kwota 26 milionów 45 tysięcy, co stanowi 37% wszystkich wydatków. Dzisiaj sesja jest trochę bardziej uroczysta. Myślę, że należy tutaj sobie jakieś przygotować życzenia i je po prostu złożyć kolegom, koleżankom radnym. Ja mam jedno takie życzenie. W związku z tym, że już od pewnego czasu walczę wspólnie tutaj z grupą radnych o dofinansowanie wspomnianej inwestycji przy Zespole Szkół w Suchowoli. Tym życzeniem jest to, żeby poprawiła się atmosfera współpracy między gminą Suchowola i powiatem sokólskim, z władzami powiatu sokólskiego. I szczególnie życzę sobie i tutaj również i powiatu, to jest w interesie powiatu, żeby pan starosta razem z zarządem, pomimo tego, że no, do tej pory nie zechcieli wyasygnować kwoty w projekcie budżetu na 2016. W przyszłym roku ta inwestycja będzie realizowana i zechcą jeszcze, może z oszczędności, może z funduszu osób niepełnosprawnych, znaleźć jakieś środki. Może to nie będzie 220, może mniej. W każdym razie myślę, że wkład powiatu sokólskiego w tę inwestycję jest jak najbardziej wskazany. Tu przerzucamy się argumentami, ale tak naprawdę to największego sensu nie mają, a myślę, że takie konstruktywne podejście ze zrozumieniem, myślę, że również poprawi, wpłynie na poprawę atmosfery i współpracy z gminą Suchowola. Dziękuję, panie szanowny kolego radny, panie Jerzy, za taki apel o współpracę. My podpisujemy się tutaj obiema rękami pod tymże apelem. Tylko niechże na litość boską nie będzie to demagogia, tylko autentyczna chęć współpracy. Bardzo byśmy chcieli, żeby ta chęć współpracy była autentyczna. Ja nie będę przytaczał momentów, kiedy chcieliśmy autentycznie współpracować, jeżeli chodzi o szkołę w Suchowoli, jeżeli chodzi o przyjmowanie tej szkoły. Pamiętamy dokładnie tej sesji Rady nasze uchwały i czym to się skończyło. W tymże duchu chciałbym powiedzieć, cieszymy się bardzo, naprawdę. W całym zarządzie czeka chęć współpracy ze strony Suchowoli.
Ja wyrażam tylko taką nadzieję, że ta współpraca w następnym roku będzie o wiele lepsza i będą towarzyszyły jej dobre intencje również ze strony Sokołowi. Chcielibyśmy tego bardzo. Naprawdę autentycznie. Panie radny, czy ma pan wnioski formalne? Podwyższa się w tym budżecie pieniądze o prawie 50% na promocję powiatu do 100 tysięcy złotych. Chciałem się zapytać, czy zaplanowane są jakieś imprezy, jak pamiętam pożegnanie lata, za 20 tysięcy w tym budżecie, bo tutaj ani w tamtym budżecie to nie było zaplanowane, ani w tym budżecie również nie było zaplanowane, ale skoczyło nam tak jak królicka pelusza, prawda? Imprezka za kilka tysięcy i wyżerka za 4,5 tysiąca złotych. Tutaj też nie ma żadnych informacji, także mam nadzieję, że również takiej rozrzutności, tak jak w tamtym roku, tutaj nie będzie.